Games jest ze mną jakiś tam przydupas o imieniu Krzywy. Elo! No i to jest kontynuacja serii Sąsiady, tylko że na innej mapie, to jest pod Koho. To jest trzeci odcinek, na drugi zapraszam do wcześniejszy do Krzywego. No i chodź, teraz poprowadzamy trochę. Tutaj jest jakiś siewnik do kukurydzy. Do buroku. No. Tu jest jakiś siewnik. Piękny, bo wspólny, bo ja o niego zadbałem, nie? Eurosem 88D, o Jezu, ale on już lagi robi. Tu jest jakiś opryskiwacz Rex 2518. 2518. Nie, bo 2518. Czekaj, to coś jest? A, to co samo. Tu jest Zetor, Forterra, 150HD. Fisher HD. Tutaj jest rozsiewacz Amazony. Tutaj osprzęt do Tura Stol. Miał być Kołaszewski. Ja mam Kołaszewskiego. Tu jest duża przyczepa Pronarka. Duża przyczepa Pronarka. No i jedna z dwóch moich takich, mam dwie takie same. Ursus C385. Pikny. Palił się przez chwilę, a teraz już się nie pali. Przepalę go trochę. Pikny, po prostu nie podgarnęliśmy zboże. Chodź dalej. Tam na tędy pójdziemy. Tu jest pszenica, tu jest jęczmień. A nie, dobra, myślałem, że na odwrót. Tu jest druga pronarka, Ursus 1224, który tą pronarkę ciąga. Ciąga. Tutaj jest przyczepa na Belle. No i na Big Bagi, to generalnie druga taka. Tutaj jest header. Przystawka do kukurydzy. Marki Neff Holland. Ciucholand. Neff Holland. Ciucholand. Tu jest Gnój. Tu są koledzy Mateusza, czyli Gnój. Aha, jakiś coś to gnoje. Bo tutaj jest Brasa Krone, Wariopask. Jakiś Gruber, Horsza. Pikny, bo czerwony. Chodź dalej. Ty patrz, wałek ci daj. Za pierdziele. Ha! O, ty złodzieju, oddawaj. Masz. A zawzal. Dobra, elo, idziemy. Dobra, chodź, idziemy. Dalej. Tu mamy chleb dla świń. Widać, jakie meczory chodzą. Przez okno popatrzeć, piękne widoki. Tutaj beczko do gnojowicy Garant. O kurwa, tu było. Jeszcze dalej, kurwa. Rozrzutnik. Ortecha trochę mały, ale ujdzie w tłoku. Gdzie pan duży? I tu Unia Max, agregacik, ala Gruber trochę. Takie, pół na pół. No także tak powiem, szkoda, że ten, a jednak nie. Myślałem, że coś jest nie tak, ale wszystko dobrze. No i dobra, no i lecimy kosić dalej, kontynuować żniwa. Ja tego Ursusa zgaszę, po co ma... Ja to zgasiłem. Dobra. Po co ma... Drzwi zamknę, bo ci ktoś ukradł. Paliwo ma się marnować. A żeś się nie pochwalił, jaką ma piękną nalepkę, kurde. Ty, jak drzwi do Ursusa zamknąć? Zaraz wyjdzie sam zamknął. Bo coś ja wiem, już zamknąłem. Ty, czekaj, sąsiad, przejadę się z tobą. O. Ty, ale otwórz drzwi, bo tu gorąco. Otwarte. Jedne wystarczą. Lewe, zamknięte. Tak generalnie muszę z mapą wyjechać, bo pierwszy raz jadę na to moje pole. Ty, bo ludzi poprzejeżdżasz. Nic im się nie stanie, nie umrą. Ty kur... A nie, dobra. Ty, bo krowę... No! Nie przejechałem. Prawie rogiem zahaczyła, no róg tam ty, leży. Ty, to no. Drogi dalej nie ma. Haha, coś nie tylko. Jezu, czemu takie lagi mam? Wszystko przez twoją gospodarkę. Złamiemy sobie dyszę, no chodź, robimy to.
Łamaliśmy razem, a teraz... Czekaj, ja cię poprowadzę. Będę twoim nawigatorem. Musisz jechać tu, 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 tu. To już sam tu. Znajdę drogę. Myślałem, że wtedy będzie szybciej. Tutaj myślałem, bo i tu. Widziałem tam wcześniej drogę. Ty wiesz co? Zgubiłem cię. Tu, pa! Ale wiem gdzie. Tu, tu. No jakbym żem się w buraki, jakbym się nie rzucił, to byś mnie przejechał normalnie. Ja pierdolę laki. Tira gdzie? No prosto! Ale czekaj, czy je buraki się rzuciło? Hała twoje. No już tu widzę, ty już tu widzę. Tam na drugim końcu pola New Holland stoi, trochę się przejdę. Tutaj zjadę na bok. Weź, bo twój brat siarę robi. Masz się trochę pod głowę. Co? Jajco. Gdzie cię? No i znowu cię słabo słychać. A teraz? Teraz za dobrze. Aha. Bo kurna, jakie lagi. No i znowu słabo. No bo ciszej mówię, co mam się drzeć teraz ciągle do mikrofonu. Dobra, to będę tak ciągle mówił. Teraz jest dobrze. Ale jak chcę coś po cichu, tak, to nie zwracaj na to uwagi. Okej. Okay. No kurde, nie mogę się w stronę gospodarek patrzeć, bo lagi mam. No ale widać pikny, kurde, nie w Holland. W Holland. Ja mam piękniejszego Forszaja. Nie za co ten Forszaj Mateusza. Forszaj. A ty co robisz teraz? Ja jadę koło twojego pola na moje pole. Na które twoje pole? Nie wiem, jadę przed siebie. Może jakieś ukradnę. Widzę, że Ursusy 360. Widzę, że chce się pochwalić, że niewydanym traktorem się ma. Pa. No i to 4x4, kurde. Jeszcze autosanka. A w ogóle wiesz co ci powiem? Co mi powiesz? Jak mam... jak mam ten paszowóz, nie? Alimamix, czy jakoś tam. No. I wiesz co to, kto to jest How Created Mod? No. No to How do mnie pisze. Wiem, to dziwnie brzmi, nie? Byłem sobie na live u Hadesa i pisze mi o ten paszowóz, nie? No to mówię, no dobra, no to jest spoko, no to ci mogę dać, nie? No to mu przesłałem, bo chciał sobie z Wawiorem pograć, nie? Z Wawiorem, czy... Na tym paszowozie. No. Nie, i w ogóle mnie tak sobie myślę, kurde, nie? W cholery ludzi do mnie pisze, nie? O ten paszowóz, nie? I... Potem kolega do mnie pisze, nie? No. On już wcześniej dostał ten paszowóz, nie? I pisze do mnie, czy może na odcinku go ten se kupić, nie? Na serię. Ja mówię, no dobra, nie? I ale co potem... to za youtuber? Badziu HD, pozdrawiam. A to znam gościa. No wiem, spoczko. Przyjrzałem u niego na live. Serio? A ja może kiedyś być. Ja no ciągle jestem. Przywitaj się i poszło się robić mapy. Kto ja? No, ty. Tak, czyli muszę robić mapę. Matmę. A, no. Chyba ja. Ty, bo ja bym się w tym bonikowie. I dużo ludzi ma srakę na tego Alima Mixa, czy jak to się tam mówi, ale i tak nie wydam. XD. Ja nic nie wydaję. XD, ale dużo się na nim napracowałeś pewnie.
No, dużo. A zmieniłem. Nie, najwięcej to mi zajęło szukanie tekstur. To najwięcej to ci model zajął, no nie? No, z modelem było na serio, ciężka praca była. Aż tak. Programowanie jeszcze było ciężkie, nie? Aż tak trudno robić model było? No. Że robiłeś całą sekundę? Nie, z dwie może. Kurde, bo ja żebym się zgubił i teraz krążę po... O, jest, 90, znalazłem. Gdzie to? A nie, to nie te... O kurde, ja jeżdżę po całym Bądkowie, bo pola nie mogę... 96 z pszenicą? O, nie, 96, no. O, ty kupo. Ty siusiaku. Zawali. Dobra. Dobra, Inu, kurna, na tych piaskowych drogach, piąteczka w 30, zarzucę i... Gdzie to jest nie 30. 60 mówię. Nie 30. A. Pomyliłem się. A jaka to 63P? Nie no, zwykła. A nie, bo C355. Czy 360? Pokazać ci nalepkę? No, że to, że nalepki zmieniłeś, to mnie gówno obchodzi. Dźwięki, żem zmienił. Nie. Tak. Nie. Dobra. To generalnie to Mateusz słabe edity robi. Na pewno lepsze niż Hero. No w ogóle dzisiaj przez to prasę Herosa ci mówiłem, że bym musiał odinstalowywać. A to po co, żeś od niego pobierał? Nie od niego, tylko tą SIPME PK400. A ona tam zresztą taka sama. Chociaż nie wiem, inni na niej grają. Nie? O co mi się łoszy od słuchawek? Tak generalnie to wiesz, od której godziny nagrywamy, bo ja nie patrzyłem. Tak generalnie umiałem spojrzeć, ale nie. Ale ci mikrofon, nie sraj! A nie sraj żarem, bo to grozi pożarem. Czekaj. Jakoś u siebie na odcinku też iść nie srał, a u mnie to od razu srać. A teraz? A teraz? Teraz już nie srasz, na szczęście. Czym cię w domu karmił? O kurna, pełny zbiornik, a ja jedzę dali. O matko, ale la... Jeszcze mi się header oczekuje. A, to musiał być też wyrok, bo mi też lagnęło. Lagło. No nie, gdzie ja jestem? Jezus Maria, w ogóle... jadę po polach. A gdzie ty w ogóle jedziesz? Na 96, ciągle się gubię. Czekaj, się czkarnij i no wyłączę, bo... Gościu, nie mogłeś po prostu w lewo przez całą wieś jechać i byś dojechał. Cicho bądź. Ja już tam te pole... Na tej serii, na tym save'ie ty już mijałem 5 razy. I tak ludziska w ogóle wiem znowu z żniwa, ale już na świętokrzyskiej wsi nie będzie koszenia z wodą. Już nie będzie. Już nie będzie. A który już masz odcinek? Trzeci. Ze świętokrzyskiej? Ze świętokrzyskiej? No. Teraz będzie dopiero aktywność. Czemu? No bo ta seria jest, będzie pure farming. Będę normalnie sobie wyzwania nagrywał i... Plus jeszcze świętokrzyska. Ja jeszcze będę sobie robił serię na V4, jak Puma wyda. Chociaż on już powinien wydać, bo dzisiaj tak to przy... A co to za seria będzie? Z tego... Speed Game. Speed Game. No ja nie wiem, ja może Speed Game będę też robił, tylko tak okolicznościowo. Pod muzykę będę, może z FS-a. Z Maxem nagram dzisiaj chyba. Jak on dzisiaj na meczu?
No ale mecz nie trwa cały dzień. A to on w Poznaniu mieszka, mówisz? Na blisko do Poznania, co ty nie wiedziałeś? Nie wiem, mnie tam obchodzi, gdzie to mieszka. A ja gdzie mieszkam? Ty gdzieś tam na Jagiellonie. Nie ma takiego miasta jak Jagiellon. Tam gdzieś na Białymstoku. My mamy 30 km 40. Tak jak do Białegostoka i tam to ja mogę mieć blisko do ciebie. A ty gdzie, w jakiej województwie mieszkasz? W Warmińsku mogę być. Ty widzisz, już wiem, gdzie mieszkasz. No. Tak się lokalizuje. Czekaj, ci zaraz powiem. Spoko. A ile masz do Elbląga? Bliziutko. A do Olsztyna? Też blisko. A ja mam z około 2 godziny drogi. Do Olsztyna to ja mam mniej. No to proste, że masz mniej, bo Olsztyn jest warmińsko-mazurskim, jak dobrze myślę. Jak no. Mnie nie zawodzi moja wiedza z geografii, no. Którą mam ocenioną na 2. A ja mam 4. Po prostu ćwiczeń nie robię. No nie sraj znowu! Ogarnij mikrofon! Teraz? Nie! No wyjmij i włóż mikrofon z powrotem. Odłącz i podłącz mikrofon, gościu. Teraz? I go nie kładź, dalej pierdzi. A teraz? Dalej. Teraz. Dalej. A, wiem, dlaczego pierdzi, bo ciągle mi ruszy. Czekaj. Teraz. Dalej. No. A teraz. Teraz już nie. A teraz. A znowu. Powiedziałem, teraz już nie, a ty poprawiłeś. No i już nie ma nic. Nie ruszaj. Teraz. No i po co ruszałeś? Zepsułeś znowu. Nie ruszałem, tylko się wyciszałem na skejpie. No to odłącz i podłącz mikrofon. Teraz. Teraz nie ma. To dobrze. I znowu się psuje lekko, ale jeszcze nie słychać aż tak. Co jakiś czas jest. Ty kup lepiej mikrofon jutro. Mam dobry. No ta, dobry. Który siedzi i mi teraz pierdzi co chwilę. Nie wiem, nigdy mi nie pierdział. A ty pierdzielisz głupoty. Nie pierpi głupoty. Kiedy nie umiesz ten wyciszyć dźwięków. Sony wygasie. Ja pierpi. Ja umiem wyciszyć. To nie jest wcale trudno wyciszyć dźwięk. Nie wiem, ale tak sobie. Czekaj. Ja. Mam 200 km do Białegostoka. Odgłoś mi. Mam 200 km do Białegostoka. O. Może ty żeś opluł ten swój mikrofon. A może jak przed tym kichałem. To wtedy go mam. No to się robi wampirze kichnięcie, gościu. A w ogóle ile tym twoim mikrofonem kosić na godzinę? Nie wiem. Popraw mikrofon. Ile Nicholandem na godzinę kosisz? Nie wiem. Wróć kosisz teraz? No ale mam wyłączone chudy. Włącz na chwilę. Jadę 9 i 9 na godzinę. A 6. Podszajem. I za chwilę zrobię cięcie, bo muszę zobaczyć, ile już nagrywam. Żeby odcinek nie wyszedł zbyt długi.
Długi, długi odcinek, nie będzie zbyt długi. A tak generalnie to co ty kosisz? A tak generalnie to sobie pszenicę pod kosę, żebym wziął. No ja też. Ja pierniczę znowu sra. No wycisz się na chwilę. Jak ma srać? Od razu lepiej. Jak naprawisz to... odcisz. Ale ja w ogóle nie wyciszałem nigdy. O. O kurde, drzwi nie w domu. Tak jak ci trzeszczy mikrofon. To nie jest śmieszne. Jest. To jest straszne. O kurde. Że moi widzowie będą musieli przy ciebie cierpieć. Nie masz widzów. Jak nie mam widzów? Bo ty masz. No ogarnij ten mikrofon. No ja nic z nim nie robię. Ty, ty już kończysz kosić, chłopę. No kończę kosić. No ogarnij go. Bo on robi jak helikopter. Czekaj, ja na chwilkę ZW się wyciszę w ogóle. Dobra. Oj. Teraz właśnie zrobimy cięcie. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Mów coś od siebie, bo ja nie wiem co mówić. Następny odcinek będziemy na kanale, więc... Nie polecam, nie polecam go. W ogóle nie polecam tego Allegrowicza. Tak generalnie lajkujcie mnie. Następny odcinek będzie u mnie na kanale, więc wbijajcie, bo... Komentujcie. No nie, a ten znowu sra tym mikrofonem. Na razie i cześć. Dobra, na razie, do zobaczenia w następnym odcinku.